uczniowie ekonomika. Wiedza tak szybko im z głów umyka. W głowie im tylko wakacje, zabawy. Tymczasem my tu mamy do załatwienia poważne sprawy. Rok kalendarzowy, jak ustalono, liczy 365 dni. Zawsze w ciebie wierzyłem i nie zawiodłem się. Ale ja mam znacznie ciekawszą wiadomość. Posłuchaj, rok szkolny jest całą pewnością krótszy niż rok kalendarzowy. Choć jeszcze nigdzie na świecie nie obliczono, ile dni powinien trwać. A to dlatego, mój drogi kolego, że w tej sprawie są dwa różne stanowiska. Nauczyciele twierdzą, że rok szkolny jest za krótki, bo nie mieści się w nim program nauczania. A uczniowie twierdzą, że rok szkolny jest za długi, ponieważ program nauczania zazwyczaj nie mieści się w ich głowie. Mimo niezgodności poglądów w tej sprawie, zarówno nauczyciele, jak i uczniowie są zgodni co do jednego, że najmilszym wydarzeniem w roku szkolnym jest dzień rozdania świadectw. Masz rację, jednak dla nas nie jest to zwykły koniec roku szkolnego, podobny do wszystkich wcześniejszych. Ponad pół roku pracowaliśmy zdalnie, nie patrząc w oczy nauczycielowi. Tylko sporadycznie była do tego okazja, kiedy słyszeliśmy komunikat: a teraz proszę włączyć kamerki. Czas nauki zdalnej wprowadził nas w świat dotąd nieznany. Pokazał, jak wielobarwne potrafi być życie, ile cierpliwości może się zmieścić w jednym nauczycielu, a ile odporności na wiedzę zaradny uczniów. Tak, masz rację. Życie, zwłaszcza w szkole, jest niesamowite i wielobarwne. Tu spotykały nas pierwsze sukcesy i pierwsze porażki. Tu doświadczaliśmy radości i lęku. Uczyliśmy się cierpliwości i pokory. Tej tęczy zabrakło podczas trwania pandemii. Ale teraz będzie już tylko lepiej. Kto się uczył, ten się uczył. Ja na przykład nauczyłem się, że życie bywa jak taniec. A do tańca, wiadomo, trzeba dwoje. Droga dyrekcja, drodzy nauczyciele, kochani uczniowie, chciałabym tutaj w imieniu zarządu już byłego podziękować za współpracę przez ostatnie 3 lata. Dziękujemy za to, jacy do nas byliście, jak wspólnie pracowaliśmy. Mamy nadzieję, że udało nam się sprostać tutaj oczekiwaniom i wspólnie fajnie się bawiliśmy. Dziękuję też wszystkim członkom samorządu uczniowskiego za pracę, były to fajne lata. Jest mi niezmiernie miło ogłosić, że nowym przewodniczącym Rady Samorządu Uczniowskiego zostaje Kacper Słowik. Rzecznikiem praw ucznia zostaje Aleksandra Ozga. Ponownie wybrana została pani Anna Nowakowska-Szwajca. Pragnę również podziękować w imieniu samorządu pani Lucynie Karkul-Radeckiej, panu Damianowi Menerowi i pani Ewelinie Targańskiej, która jest obecnie na urlopie macierzyńskim, ale wraca do nas we wrześniu.